Tutaj w Ełku ta linia kolejowa spotka się z linią Rail Baltica, więc już z takim wielkim transeuropejskim korytarzem kolejowym, który będzie łączył kraje bałtyckie z całą siecią kolei europejskich. A zatem tu w Ełku będą się spotykały bardzo ważne drogi kolejowe. Podpisujemy umowę o wartości 290 milionów złotych. Modernizacja będzie polegać przede wszystkim na poprawie parametrów, wymianie całkowitej nawierzchni torowej, naprawie podporza obiektów inżynieryjnych, przejazdów w poziomie szyn, czyli no i co jest najbardziej istotne, poprawią się parametry pozwalające na uzyskiwanie większej prędkości. Czyli powiedzmy 2 godziny 10 minut jesteśmy wsiadając w pociągu w Ełku, wysiadamy w Olsztynie. Mam taką nadzieję, to dosyć myślę realną, że ta linia będzie także w przyszłości służyła transportowi do Zalewu Wiślanego i stamtąd także stanie się miejscem przesyłania towarów poprzez właśnie wybudowany kanał żeglugowny przez Zalew Wiślany do portów Europy i całego świata. Także podkreślam to jeszcze raz, to bardzo dobry dzień dla całego naszego regionu. Dużo inwestycji będzie realizowanych w okolicach Ełku. Przed chwilą pan wojewoda w swoim wystąpieniu wspomniał, że trasa kolejowa Ełk-Szczytno mogłaby łączyć też nasze województwo z województwem pomorskim, aż do morza. To pokazuje, że Ełk koleją stoi. Jeżeli Państwo pamiętacie, w dawnych czasach była w Ełku parowozownia, Ełk był naprawdę ważnym węzłem komunikacyjnym, jeżeli chodzi o kolej. Ja wierzę w to, że te inwestycje pomogą odbudować markę Ełku na mapie kolejowej. Tak jak było wspomniane, te wszystkie trasy będą krzyżowały się w okolicach Ełku, Rail Baltica, Ełk-Szczytno, Ełk-Koleszcze. To wszystko będzie przebiegało w okolicach naszego miasta. Niebawem będzie modernizacja drogi krajowej nr 65, o czym pan tutaj Paweł wcześniej wspomniał. Jest szansa, ja wierzę, że to stanie się faktem, o dwóch ścieżkach, ociągach pieszo-rowerowych z Ełku do Stradun i z Nowej Wsi do Ełku. Ci, którzy poruszają się tą drogą, wiedzą, jak ona jest niebezpieczna, szczególnie w okresie letnim. Jeżeli te ciągi pieszo-rowerowe powstaną, mieszkańcom ościennych tutaj miejscowości łatwiej będzie się poruszało, bezpieczniej będzie się poruszało.